Cześć. Nazywam się Jasiek Grządziela i jestem dyrektorem Teatru Jasie. Jestem klaunem, tancerzem i prowadzę też zajęcia teatralne dla dzieci. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, jak rozśmieszyć kogoś do łez. Ja zawodowo zajmuję się rozśmieszaniem ludzi. Osoby, które się tym zajmują, dzielą się na komików i klaunów. Jak myślicie, jaka jest pomiędzy nimi różnica? Klaun wykorzystuje gesty i sytuacje, aby rozśmieszyć swoją publikę, a komik wykorzystuje do tego słowo, czyli po prostu mowę. Spójrzmy sobie teraz na moją twarz. Moja twarz w tym momencie nie wyraża żadnych emocji, jest zwyczajną twarzą, nic sobą nie reprezentuje, po prostu bez emocji. Gdybyście minęli mnie z taką twarzą, to najprawdopodobniej nie zapamiętalibyście mnie, nic by wam ta twarz nie powiedziała. Ale gdybym przeszedł obok was w zupełnie innej charakteryzacji, na przykład takiej, to teraz, jakbyście mnie minęli, to na pewno byście mnie chociaż troszeczkę zapamiętali. I tutaj właśnie kryje się ta śmieszność, ta część inna od standardowej. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wy nie śmiejecie się z tych samych żartów, co wasi koledzy? Każdy z nas ma inne poczucie humoru. I dlatego właśnie to ten humor, ten komizm jest dla mnie tak bardzo fascynujący, bo nie można go jednoznacznie opisać. A teraz pokażę wam, jak można kogoś rozśmieszyć. Można użyć elementu zaskoczenia. Gili, 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 gili! Śmieszna mina też jest dobrym pomysłem, żeby kogoś rozśmieszyć. Można kogoś rozśmieszyć, opowiadając mu po prostu żart. Przychodzi do domu Jasio i żali się mamie. Mamo, dzieci w szkole mówią, że tak strasznie dużo jem. A mama mu odpowiada. Nie, Jasiu, nie jesz tak strasznie dużo, tylko proszę cię, idź już do łazienki, bo ci zupy do wanny nalałam. Sam śmiech jako działanie jest też bardzo zaraźliwy i rozprzestrzenia się pomiędzy nami jak wirus. Można też wykorzystać problem, którego nie ma i stworzyć z tego śmieszną etiudę. Cisza, pauza, która skupia na nas całą uwagę, też jest bardzo dobrym podejściem do rozśmieszenia kogoś. Tylko pamiętajcie, czasem śmiechem można kogoś skrzywdzić. Zawsze śmiejmy się z sytuacji, a nie z kogoś. Śmiech jest cudowny. Dzięki niemu możemy przepełnić się radością, nawet jeśli śmiejemy się w sposób wymuszony. Dlatego bardzo, bardzo wam polecam, żebyście śmiali się jak najwięcej. Tak jak ja. Ja śmieję się prawie codziennie. Ha 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 ha